Szanowni Państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera i zapewne zastanawiacie się, dlaczego teraz cały ekran zrobiłem na zielono i dlaczego widać w nim terminal. Zrobiłem to po to, aby pokazać Wam, którego dzisiaj mamy. Wpisuję datę, jak widać jest 21 grudzień rok 2018. No i w zasadzie wypadałoby się wytłumaczyć, dlaczego tak długo nie było mnie na sieci, skąd taka długa absencja i skąd ta przerwa. No więc prawda jest dość prozaiczna, oczywiście życie, brak czasu, nadmiar pracy. Ale ponieważ ostatnio dzieje się bardzo wiele w świecie blenderowym, postanowiłem przyjrzeć się temu trochę bliżej. Oczywiście wiecie, że cały czas trzymałem rękę na pulsie. No i w związku z tym chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, co obecnie słychać w blenderze. Jeżeli wejdziecie na stronę blender.org, to znajdziecie na niej, że jest wersja 2.80 beta. Jeżeli się dobrze przyjrzeć, to na YouTubie na jej temat istnieje cała masa różnego rodzaju filmów i jak grzyby po deszczu wyrastają nowe. Zobaczcie chociażby na uśmiechniętą twarz Andrew Price'a ze strony Blender Guru, który już zrobił materiał jakby celowany na kilka różnych części. Macie także kilka innych rzeczy, w szczególności polecam ten filmik Good Night Claire. To jest breakdown dotyczący możliwości Blendera 2.8, który być może za chwilę nawet pokażę, jak nie zapomnę. Ale o co chodzi? Więc jeżeli popatrzycie na stronę polskiego kursu Blendera, którą zapewne znacie, to przekonacie się, że na tej stronie zebrała się pokaźna lista poradników i one wszystkie dotyczą wersji 2.7, ewentualnie wersji wcześniejszych. Co więcej, jeżeli spojrzycie na to, co tutaj było robione ostatnimi czasy, na przykład Blender Day 2018, proszę, 4 listopada tego roku, ale poprzedni film wrzucony to był listopad 29 poprzedniego roku, a więc był rok przerwy między tymi dwoma eventami na stronie. Troszeczkę jakby można powiedzieć, że nagle zanikły tutoriale, tak samo Blender Day z poprzedniego roku i tak dalej. Była długa przerwa i po części była ona powodowana tym, chciałem się teraz trochę wytłumaczyć, że sam Blender wszedł w fazę, w której wiadomo było, że wszystko co tutaj jest wygasa i przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ te wszystkie 450 czy ileś tam tutoriali, które zrobiłem, są w tym momencie już przestarzałe. To jest jedna z przyczyn, a druga jest taka, że miałem po prostu naprawdę rzeczywiście mniej czasu. Więcej pracy na uczelni, więcej obowiązków, większy nacisk. No i w związku z tym musiałem ustawić odpowiednio priorytety. Więc niniejszym ogłaszam, że to wszystko, co jest tutaj, ten spis tutoriali zrobiony na przestrzeni ostatnich kilku lat, jest w tym momencie przestarzały i nie ma już zastosowania. Przynajmniej jeżeli chcemy mówić o tym, co nowego się wydarzyło w Blenderze. Tak samo forum, które tutaj mamy, też jest dosyć stary, zobaczcie, jest tutaj po parę tysięcy wątków w każdym z działów. Myślę, że to wszystko dotyczy również tych starszych wersji, no chyba, że pomyślimy o nowościach. Więc to, co chciałem powiedzieć, to, że czas na zmiany. I jedną z takich zmian, którą można byłoby zrobić, która może nie byłaby taka zła, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to byłoby odejść w spokoju wtedy, kiedy istnieje coś takiego jak historia polskiego kursu Blendera i społeczność, ale nie jest to oczywiście coś, co wchodziłoby w grę. Chciałem powiedzieć, że nie mam zamiaru odchodzić i chciałbym wznowić tworzenie poradników, robienie tutoriali dla Was w takim stylu, jak to było do tej pory. Z tym, że oczywiście będę musiał o to ostro powalczyć, bo czasu nadal nie mam zbyt wiele. Więc teraz, jeżeli wrócimy jakby do tematu, wrócimy do rzeczy, może pokażę Wam, co z tym Blenderem można zrobić. Oczywiście, jeżeli wejdziecie na stronę blender.org i pobierzecie go klikając na download, to znajdziecie wersję 2.80, która obecnie jest uważana za taką wersję beta rozwojową, która jest czasami nawet stabilna. Jeżeli wezmę sobie try, blender, coś tam, przechodzę na stronę ładowania, na tej stronie macie także ładną zachętę do tego, aby wspierać Blendera. O tym powiem może w jakimś następnym materiale trochę więcej. No i możemy sobie pobrać tą wersję klikając po prostu na linki do ściągnięcia. Pobieracie wersję pod Linuxa, tak się to ustawia w moim przypadku, ewentualnie pod Windowsa, jeżeli nadal korzystacie z tego smutnego systemu, albo na Macu, to już sami pewnie wiecie, jak to zrobić. Więc jeżeli taką wersję pobiorę i ją uruchomię, to w tym momencie mogę ją rozpakować i uruchomić. O tym też będzie osobny materiał w przyszłości, więc na razie nie będę zbyt wiele tutaj zdradzał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co w Blenderze można obecnie zrobić, to proponuję przejść na stronę Features, która jest tutaj. I wtedy w tle widać od razu jeden z ciekawszych filmików pokazujących możliwości Blendera. Jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to tak właśnie teraz może wyglądać Blender. Mamy tutaj interfejs Blendera, mamy nowe elementy w tym interfejsie na pasku stanu i to, co widać tutaj na ekranie, to jest rzeczywiście real-time, rzeczywiście viewport. A więc wiele przed nami i myślę, że to jest ekscytująca nowina, że będziemy mieli okazję razem pobadać te wszystkie niesamowite feature'y i zobaczyć, jak to tak naprawdę działa.
Jeżeli klikniemy jeszcze w forum, chciałem zrobić taki krótki sneak peek, przygotowuję zupełnie nową wersję serwisu. Tak wyglądałoby forum. Jest teraz w trakcie silnego developmentu, w trakcie pracy, a tak wyglądałaby nasza strona po lekkim tuningu, po odświeżeniu. Ale to jest tylko sneak peek, więc nie koncentrujemy się na tym i przechodzimy od razu do mojej prezentacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze więcej materiałów o Blenderze 2.8 czy tej serii 2.80, to proponuję wejść na serię tutoriali, ewentualnie materiałów związanych z Blender Foundation. I niestety na YouTubie tam zbyt wiele nie znajdziecie, ponieważ jak się przyjrzeć, to tutaj są materiały dotyczące starego Blendera, jeszcze widać tutaj stary GUI, stary interfejs użytkownika, ale jeżeli już poszukacie sobie czegoś takiego jak Blender Today, to tam Pablo Vasquez z Blender Institute wrzuca dość często, bo raz w tygodniu, filmy, w których tłumaczy różne, wszystkie, powiedzmy sobie, nowe dodatki dodane do Blendera przez deweloperów. I jest to całkiem spoko sprawa, polecam, zobaczcie, tego naprodukował. Każdy z tych filmików, popatrzcie, trwa ponad godzinę. I jest to też taka trochę rozmowa z użytkownikami, odpowiadanie na pytania. Można także zobaczyć dużo nowości, takich naprawdę ciepłych, świeżych i tak dalej. Na przykład tutaj jest filmik, w którym usunięto Blender Engine. Znaczy nie Blender Engine, tylko Game Engine z Blendera. Więc są takie dosyć ważne momenty, które Pablo tutaj nagrywał i monitorował, więc warto się z tym zapoznać, jeżeli ktoś chce. I jest także jeszcze jedna strona na YouTubie, którą warto zobaczyć, która nazywa się Blender Developers Channel. I tam są już konkretne rzeczy dotyczące wybranych zagadnień, pokazane tak dość konkretnie, co w Blenderze się zmienia, jak to wszystko wygląda, jak przebiega ta cała praca nad Blenderem. Macie tutaj kolekcję, na przykład podsumowanie Blender Code Questu i tak dalej. Więc to są źródła, z których możemy korzystać. Oczywiście pozostałymi źródłami pozostaje wiedza YouTuberów, no i to, co chciałbym Wam przekazać być może w przyszłości. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. A tym razem, tak na szybko, żeby pierwszy raz w historii polskiego kursu Blendera zrobić to oficjalnie, wskoczmy na chwilę do samego Blendera. Zobaczcie, tak będzie wyglądał Blender, lub tak już wygląda. I jeżeli tak na niego popatrzeć, to można zobaczyć, że no faktycznie chyba piekło zamarzło, ponieważ Blender w domyślnych ustawieniach po pierwszym uruchomieniu wygląda właśnie jakoś tak. No i mamy tutaj fajne logo, ładny splash screen, zresztą ten obrazek pochodzi prawdopodobnie z prac Gleba Aleksandrowa i to jest jego wspaniała seria dotycząca renderów kosmosu. Mamy także Blender Development Fund, zrobiony przez support, można dostać ładne badże. Sam mogę już się teraz pochwalić, że jestem gold sponsorem, więc codziennie, nie codziennie, co miesiąc przelewam pewną sumę pieniędzy na to, aby development Blendera, czy jego rozwój przebiegał sprawnie. Ale zobaczcie, co mamy niżej. Mamy do wyboru możliwość różnego rodzaju shortcutów, czy też jakby ten stary system, który obowiązuje w Blenderze znanym nam do tej pory. I jest także nowy zestaw ustawień do Blendera i nagle mamy zaznaczanie lewym klawiszem myszy. Tak jest, to dlatego piekło zamarzło. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, orzesz, pozmieniało się. No i teraz powiem Wam szczerze, że to są ustawienia proponowane jako domyślne. A więc każdy nowy użytkownik, który przyjdzie i uruchomi Blendera i zaakceptuje te ustawienia, będzie korzystał z lewego przycisku myszy. Czy to nie jest duża zmiana? Pomyślcie. To całkowicie zmienia sposób pracy z programem i próbuje... Przyznam się szczerze, próbuję się przestawić na ten lewy przycisk myszy i nie idzie mi to wcale łatwo. Uważałem zawsze, że prawy był lepszy, ponieważ tak się też wychowałem, jakby z prawym zaczynałem. Prawy był przez tyle lat, nie wiem, 20 lat, dłużej. A teraz próbuję się przełączyć na lewy, a w lewym przycisku myszy, jakby w tym modelu, jest zupełnie inna gałkologia, zupełnie inny system pracy. Nagle nie zaznacza się przez prawy klawisz altem, shiftem na przykład, lub katy inaczej. Jest cała masa drobnych zmian, które rzeczywiście wykręcają na lewo całą naszą dotychczasową wiedzę dotyczącą Blendera. No i cóż, będzie się trzeba do tego dostosować. Blender się zmienia, a my powinniśmy podążać za nim, ewentualnie nawet go wyprzedzać. Ewentualnie zostać nawet deweloperami i samemu kodzić jakieś nowe, wypasione feature'y. No dobra, więc tak wygląda splash screen i możemy się tutaj jeszcze przełączyć na ewentualnie inny system kolorów. Blender Lite może być lepszy do wyświetlania na różnego rodzaju rzutnikach, projektorach, w szkołach czy w różnych innych miejscach. Mamy także możliwość zdecydowania, co robi nasza spacja, więc może ona odtwarzać domyślnie animację. Kiedyś to był klawisz Alt-A, teraz on jest zarezerwowany na odznaczanie. Mamy także Toolsy i Search, który był domyślny w Blenderze. Na razie nie wiem, co wybrać z tych klawiszy. Powinienem wybrać sobie tak naprawdę, jako stary użytkownik Blendera, taki przyzwyczajony bardzo do niego, ustawienia w serii jakby 2.7 i wtedy mamy tylko wybór zaznaczania myszą lewo-prawo i ewentualnie schemat kolorów. Wybiorę ten czarny na razie.
No i cóż, pozostańmy przy nowym, szanowni państwo. Myślę, że to jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć bye bye history. Będziemy próbowali uczyć się chyba od nowa i trzeba zrobić cały nowy polski kurs na nowo. A więc może zostawmy to tak jak teraz jest i pomęczmy się chociaż przez chwilę. Wejdźmy do tego nowego blendera i zobaczmy, co się w nim zmieniło. Przy okazji zaznaczam, że ten materiał będzie krótki, nie mam zamiaru tłumaczyć wszystkiego, bo na to sobie zarezerwujemy zupełnie inne spotkania, zupełnie inne lekcje. No ale zobaczymy, co da się zrobić, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. A więc teraz, szanowni państwo, gdybym chciał zrobić coś w blenderze, to oczywiście zaczynam od konfiguracji, a więc patrzę w menu File i szukam, gdzie jest User Preferences. I pierwsze zaskoczenie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, nie ma. Świetna sprawa, nie ma ustawień użytkownika i teraz co zrobić, jak żyć? Podpowiem od razu, że możecie wcisnąć F4 i pojawiają się preferencje na samym dole tutaj w menu. Ewentualnie można poszukać w menu Edit, które jest troszkę obok menu File, do którego zaglądaliśmy i tam również są preferencje. Więc nie ma paniki, możemy sobie z tego menu skorzystać. Jeżeli ktoś chce, możemy również kliknąć prawym klawiszem i wybrać coś takiego jak Assign Shortcut i ten stary skrót klawiszowy przypisać, który tutaj był, a więc Ctrl-Alt-U i mam już w tym momencie preferencje użytkownika dostępne pod tym klawiszem. Oczywiście te klawisze zostały usunięte z pewnej konkretnej przyczyny, o której też pewnie powiem później, bo teraz już czasu będzie brakowało na to wszystko. A więc naciskam symbolicznie Ctrl-Alt-U, wchodzę do preferencji, wybieram sobie zakładkę Interface, zauważcie, że w pionie są teraz te zakładki i od razu powiększam interfejs użytkownika, po to, abyście troszeczkę lepiej mogli zobaczyć wszystko, co tutaj jest. Mogę też kliknąć i wpisać 1.5. Niech tak zostanie i to jest moja konfiguracja taka na szybko. I teraz popatrzmy, co się tutaj pozmieniało. No, jest troszkę nowych rzeczy, ale prześlizgnijmy się tylko tak chwilowo po tym wszystkim. Zobaczmy, tutaj można powybierać te ustawienia, które były dostępne również na początku. Mamy także addonów trochę nowych i trochę starych, na przykład coś takiego jak addon, który nazywał się F2. O, już się pojawił, mam dzisiejszą wersję Blendera, wcześniej go nie było, więc świetnie, warto go włączyć, jest doskonały. Inne rzeczy, takie jak Filmsy, doszło sporo nowych opcji, też nie będę pokazywał. Mamy zupełnie inne ustawienia świateł. Mamy także możliwość tutaj konfigurowania matcapów i świateł typu HDR. I mamy zakładkę taką jak System Files oddzielone, ponieważ to nie były preferencje użytkownika, tylko preferencje globalne. No i teraz tak, szanowni państwo, jeżeli chcielibyśmy nad tym wszystkim się skupić, to na to będzie osobny poradnik potrzebny, natomiast teraz po prostu zamknę to okno i zobaczymy, co się pozmieniało w blenderze. Jeżeli spróbuję kliknąć środkowym klawiszem i pokręcić widok, na szczęście to działa. Ale teraz zaznaczam lewym klawiszem. Jak kliknę w tło, to odznaczam, więc to jest już spora nowość. Mogę także pociągnąć lewym klawiszem po tle i zaznaczam od razu czymś takim, co nazywało się kiedyś Border Select. Więc jest to spora zmiana, być może duże ułatwienie dla osób przyzwyczajonych do lewego klawisza. Dla mnie to nie jest ułatwienie, tylko raczej taka zmiana, która mi trochę utrudnia, ale przyzwyczaję się, myślę. Mamy także nowe feature'y tutaj na ekranie, w widoku 3D. Przede wszystkim nowy panel z narzędziami, nowy pasek stanu, nowy outliner, czy tam timeliner. Popatrzcie, tutaj jest ukryty, troszeczkę inaczej wygląda. Mamy przesunięte pewne elementy interfejsu, mamy inne zakładki, mamy inny outliner i te wszystkie gadżety, które są tutaj, których kiedyś nie było, za pomocą których możemy robić różne dziwne rzeczy. I o tym wszystkim będziemy sobie spokojnie opowiadać, ale jeszcze popatrzmy przez chwilę, co można zrobić, bo teraz oczywiście, jak niektórzy z was już wiedzą, mamy nowy silnik renderujący viewport, a więc to, co jest tutaj, to jest obecnie OpenGL 3.4, a nie 2.1, tak jak w starym blenderze. No i widać, że siatka tutaj jest ogromna, jest wręcz nieskończona i to jest całkiem przyjemny widok. I mamy także zupełnie nowe feature'y, jeżeli chodzi o wyświetlanie tego widoku. Na przykład klawisz Tab włącza nas w tryb edycji, ale te stare klawisze, które używaliśmy do przełączania widoku, na przykład Shift Z albo Alt Z, już robią coś dziwnego. Zobaczcie, teraz to wygląda tak, jak tutaj raz nie było widocznych ścian, raz były. Tu się przełączają pewne guziczki, jak naciskam Alt Z. Mamy także taki guzik, który z pewną nieśmiałością się tutaj załadował. Mamy także taki guzik, który też nie wiadomo za bardzo co robi. To są wszystko tryby wyświetlania i to są tryby wyświetlania związane z silnikiem renderującym, który teraz tutaj działa. A ten silnik jest dostępny na zakładce z aparatem fotograficznym i nazywa się Eevee. Eevee to jest nowy silnik wprowadzony do Blendera przez nowego dewelopera, który nad nim pracował już bodajże chyba od 2 czy 3 lat. Można go sobie oczywiście zmienić na Cycles. Mamy teraz podgląd w Cycles, renderowany to co znamy. Shift Z tutaj działa tak jak w starym blenderze. Mamy także coś takiego jak Workbench, czyli coś, co renderuje w OpenGL-u. I to jest
coś, co miało przypominać, a raczej ma przypominać to, co było w starym Blenderze i nazywało się Blender Internal. No, w pewien sposób jest to trochę uproszczone. No i teraz cóż, mam tego Blendera, jest zupełnie inny i w zasadzie to szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć. W każdym miejscu, gdzie nie zerkniecie, są zmiany, jest wszystko nowe, wszystko takie zupełnie niespodziewanie niesamowite. O tym będziemy mówić i przypuszczam, że zrobimy sobie na ten temat całą serię poradników. Myślę teraz, żeby je wszystkie ustawić w taką logiczną serię, czyli zrobić kurs dla początkujących, później kurs dla bardziej zaawansowanych, kurs modelowania, być może kurs materiałów. Zobaczymy tego typu rzeczy. A tymczasem wypadało chyba życzyć Wam wesołych świąt może, szczęśliwego nowego roku. Jesteśmy tuż na początku, w zasadzie, a raczej na końcu roku 2018. No i zobaczymy, jak potoczy się przyszłość, więc zapraszam w przyszłości bliskiej, mam nadzieję. Myślę, że już w styczniu wrzucę pierwsze materiały, będzie trzeba odświeżyć, zmienić stronę. No i będziemy się, myślę, spotykać już w nowym Blenderze i odkrywać jego wspaniałe feature'y, które, powiem Wam szczerze, zapierają czasami dech w piersiach. Jest mnóstwo takich malutkich, drobnych rzeczy, które cieszą, które są zaskakujące i nagle się okazuje, że nagle to też zrobili i tamto i inne rzeczy jeszcze. Także pozostawiam Was na razie z materiałami na sieci, które zrobili inni. Proponuję obejrzeć sobie na przykład taki filmik. No i myślę, że jeżeli to obejrzycie, to już będziecie troszeczkę zdziwieni, jeżeli wcześniej tego nie widzieliście, co nowego się pojawiło w Blenderze. No i zapraszam już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się, wracam.